Dzień dobry, a gościem RMF FM i RMF 24 jest dzisiaj Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Panie pośle, chcecie podnieść w Konfederacji wiek emerytalny? Nie mamy takiego punktu w swoim programie, natomiast widzimy to, co pokazują statystyki, to znaczy, że mamy w tej chwili jeden z najniższych wieków emerytalnych w Europie, starzejące się społeczeństwo. I co prognozy ZUS-u pokazujące, że ludzie z mojego pokolenia, czyli średniego i młodsi od nas, którzy są bazą naszych wyborców, mogą liczyć na bardzo niskie emerytury i ogromną różnicę pomiędzy kobietami i mężczyznami, jeżeli chodzi o czas spędzany na emeryturze. Myślę, że trzeba o tym uczciwie dyskutować. Ale mówić to znaczy uczciwa dyskusja? Znaczy mówić społeczeństwu, że tak jak to w tej chwili mamy ustawione, to będzie prowadziło do tego, że ludzie obecnie młodzi będą dostawać bardzo niskie emerytury, po prostu. Dobromir Sośnierz, jeden z kandydatów Konfederacji do Sejmu, trzeba będzie prędzej czy później podnieść wiek emerytalny i nie ma od tego odwrotu, tak? No to mówią praktycznie wszyscy ekonomiści. Pytanie tylko, czy będziemy dalej w tym populistycznym wyścigu, w którym uczestniczą wszystkie partie poza Konfederacją, serwujące społeczeństwu taką retorykę, że każdy dostanie wszystko i poprzez zwiększanie podatków, zwiększanie zadłużenia, zwiększanie redystrybucji będziemy bogatsi, czy damy się dłużej zwodzić, czy przyjmiemy plan polityki państwa oparty na jakiejś elementarnej racjonalności ekonomicznej, to proponuje Konfederacja. Wie pan, jak skończyła Platforma, chciała podnieść wiek emerytalny? Błąd Platformy polegał na tym, że chciała go podnieść po pierwsze bardzo radykalnie, po drugie bez żadnej społecznej debaty i stworzenia jakiejś społecznej akceptacji. Po prostu działali w swoim stylu, czyli arogancko i w tym wypadku z zaskoczenia. A będziecie debatować na temat bonu zdrowotnego? Jeżeli tylko będzie ktoś zainteresowany realną debatą, bo na razie to spotkaliśmy się z próbami, powiedziałbym, całkowitej manipulacji naszym pomysłem, który 4300. Polega na wprowadzeniu konkurujących systemów ubezpieczeń zdrowotnych, które funkcjonują świetnie w Holandii, w Niemczech, w wielu państwach na świecie. 4340? Panie redaktorze... Na rok? Dla każdego? Tej kwoty nie ma w naszym programie. Natomiast jest pewna kwota, która wynika z tego, jakie środki nasze państwo przewiduje na leczenie i na przyszły rok to jest 190 miliardów złotych. Konkretnie dla Kowalskiego. Ile to będzie dla Kowalskiego? Jeżeli ja będę miał operację albo pan? My nie przedstawiliśmy takich konkretów, panie redaktorze, dlatego że wpierw musielibyśmy ustalić, które świadczenia zdrowotne pozostają w systemie scentralizowanym, a które, tak jak w tej chwili na przykład podstawowa opieka zdrowotna, zaczynamy decentralizować i wprowadzać w system bardziej konkurencyjny, gdzie pacjent ma na coś wpływ. I jeszcze jeden wątek. Będzie zasadnicza służba wojskowa, gdy będzie rządzić Konfederacja? Nie postulujemy tego. Ale jeszcze postulujemy system dobrowolnych szkoleń wojskowych, które będą profesjonalnie zorganizowane dla chętnych. I tego w tej chwili niestety nie ma. Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, współprzewodniczący tego ugrupowania, jest gościem RMF FM. Dziękujemy już słuchaczom. Zapraszamy do naszego radia internetowego. Dziękuję. RMF 24 i do naszych mediów społecznościowych. Krzysztof Bosak. Panie przewodniczący, Roman Giertych będzie kandydował z list Koalicji Obywatelskiej. Panu smutno z tego powodu? Nie, dlaczego? No, wie pan co, chyba trudno mi sobie wyobrazić w pana sytuacji osobę bliższą, czy taką... Roman Giertych wprowadzał pana do polityki, tak to można pan powiedzieć. Nawiązuje do wydarzeń sprzed kilkunastu lat. No, o wprowadzaniu do polityki mówię przecież to, a pan w polityce jest ile? Blisko 20 lat. Dla mnie to jest odległa przeszłość i w tej chwili nie mam emocjonalnego stosunku ani do Romana Giertycha, ani do tego, co się dzieje w Koalicji Obywatelskiej. Nawet pan do niego natomiast nie zadzwonił? Natomiast zachęcam wyborców Koalicji Obywatelskiej. Nie, rozmawiamy od wielu lat przez telefon, ani w innych formach. Nasze drogi polityczne się dawno rozeszły, natomiast zachęcam wyborców Koalicji Obywatelskiej, żeby wyciągnęli wnioski z tego, że staje się to taką bezidową zbieraniną i żeby jednak głosować na partię, która reprezentuje te ideały, wokół których powstała Platforma. Przypomnijmy, Partia Polskich Przedsiębiorców. Umiarkowane centroprawicowe postulaty programowe oparte na wolności gospodarczej, jakimś umiarze, umiarkowanym konserwatyzmie. To wszystko w tej chwili reprezentuje Konfederacja, a Platforma Obywatelska wzięła na pokład jakichś socjalistów z Zielonych, wzięła dawnych postkomunistów, bierze na pokład dawnych pisowców, dawnych LPR-owców. To jest zbieranina. Panie przewodniczący, tak, już mówiąc całkiem poważnie, czy Roman Giertych ma być łącznikiem między Platformą a Konfederacją? Moim zdaniem Donald Tusk kalkuluje, że biorąc postaci od sasa do lasa, uruchomi taką logikę, że jakby Platforma jest taką partią dla wszystkich i będzie robił to, co chce robić Kaczyński, czyli wzmacniać polaryzację. Że trzeba na PiS albo trzeba na Platformę. Ale wszystkie co myśli o tym nie Konfederacja, liczą. Nie Donald Tusk? Co my myślimy na ten temat? No my myślimy, że jest to fałszywa alternatywa. Nie jesteśmy jako Polacy zobowiązani wybierać między PiS-em a Platformą. Konfederacja jest alternatywą dla obu tych obozów. A co będzie po wyborach? Będziecie się dogadywać dogadywać z Platformą albo z PiS-em? Pan mówi wielokrotnie, że nie. Jeżeli nie... Wszyscy liderzy Konfederacji tak, to mówią, jeżeli nie,
to co będziemy, to będziemy w takim razie mieli konkretne, następne wybory przyspieszone? No, mamy przewidzianą konstytucyjnie procedurę wyłaniania rządu i ja myślę, że partie bliskie sobie programowo, które zgadzają się w większości kwestii, jeżeli chodzi o politykę społeczną, politykę unijną czy politykę państwa, tak jak PiS, Platforma, Lewica czy PSL, czy Szymon Hołownia, oni tam jakąś większość myślę, że wyłonią. Jeżeli nie wyłonią, to będą przyspieszone wybory. Natomiast my na pewno nie przyłożymy ręki do powstania kolejnego złego rządu. I rząd Kaczyńskiego oceniamy jako zły i rząd Tuska ocenialiśmy jako zły. A przyłożycie rękę, jeżeli będą przyspieszone wybory? Czy jeżeli by się zanosiło na przyspieszone wybory? Czy na to gra Konfederacja? To nie jest nasz scenariusz bazowy. Nasz scenariusz bazowy to jest taki, żebyśmy mogli zagłosować za dobrymi ustawami dla Polaków. I byśmy to zrobili z zachwytem i naprawdę bardzo chętnie, bez żadnego wchodzenia do koalicji. Problem jest taki, że na przykład obecny rząd dobrych ustaw nie przedstawia prawie wcale, a jak już przedstawi jakąś, która wygląda na dobrą, to na ostatnią chwilę dopiszą do niej jakieś przewrotne przepisy na inny temat, które powodują, że nawet za tym nie można zagłosować. Tak było na przykład z ustawą liberalizującą szereg różnych przepisów, na którą na finiszu dopisali podatek od zbiórek. No i tak jest ciągle. I po Platformie Obywatelskiej my się też niestety niczego dobrego nie spodziewamy. Czy ja dobrze zrozumiałem pańską deklarację, że nie będziecie rozmawiać z nikim? Rozmawiać w parlamencie trzeba i my jesteśmy zdolni do rozmów. Natomiast z tego nie wynika fakt, że chcemy z kimkolwiek tworzyć rząd, w szczególności z politykami, którzy uprawiają tą politykę w starym stylu, jak Tusk i Kaczyński. Na przykład będzie trzeba wyłonić, panie redaktorze, marszałka Sejmu. Na przykład będzie trzeba podzielić przewodniczenie w komisjach sejmowych. Na przykład będzie trzeba ustalić, i to jest zawsze na początku nowej kadencji Sejmu, kto gdzie siedzi, żeby posłowie sobie miejsc nawzajem nie zajmowali. Jest milion takich rzeczy szczegółowych do ustalenia. Oczywiście będziemy mieć też swoje propozycje programowe, przedstawimy je, już je przedstawiamy. To nie jest tak, że nasz program i nasze podejście są tajemnicą w innych sztabach i w innych partiach. Oni dobrze wiedzą, jakie my mamy postulaty. Nawet kopiują je, zarówno PiS, jak i Platforma. PiS na przykład w tej chwili na YouTube emituje reklamy, które są po prostu kopią naszego hasła wyborczego. Panie przewodniczący, tylko obróconego przeciwko Platformie. Ile mandatów dla Konfederacji uznałby pan za sukces, a ile uważa pan, że to byłoby, no, dla pana byłoby rozczarowaniem? Na pewno ponad 40 mandatów poselskich będzie sukcesem, bo to oznacza po jednym mandacie w każdym okręgu wyborczym, w niektórych być może więcej. No a w tej chwili przypomnijmy, że wprowadziliśmy tylko 11 posłów do Sejmu, więc powiększenie swojej reprezentacji czterokrotnie, przejście z poziomu koła do klubu i przejście z poziomu siły, która prześliznęła się przez próg wyborczy na poziom trzeciej siły politycznej, to byłby ogromny sukces. Natomiast my oczywiście nie mamy zamiaru się tym zadowolić. My chcemy zmierzać do zmiany reguł gry w polskiej polityce. I ta zmiana reguł gry, to wywrócenie stolika, o którym niekiedy mówimy, ma polegać na tym, że przestaniemy być jako traktowani jako siła do kupienia, bo w tej chwili i PiS, i Platforma rozpatruje Konfederację jako jakiś taki, jak targowisko niewolników, że sobie przyjdą i sobie wykupią naszych polityków. Oni muszą to zrozumieć i zrozumieją to po wyborach, że my nie jesteśmy na sprzedaż. To teraz porozmawiajmy o ludziach, którzy chcą kandydować z Konfederacji. Wie pan, o jakim wątku mówię, czyli o nieszczęsnym PiS-ie. Zapewne o posłach z jakichś kandydatach z jakichś dalekich miejsc, którzy nie mają szans. Dobromir Sośnierz, kandydat z dalekiego miejsca? No nie z pierwszego w tym wyborach. Okej, ale ważny kandydat dla Konfederacji? Obecnie poseł. Prawda? Bardzo aktywny poseł. Tak jest. Bardzo merytoryczny. I a propos nieszczęsnego wpisu dotyczącego piesków, też mówi w programie Super Ekspresu pod tytułem Wieczorny Ekspres. Ja też tak uważam. Komentuję wypowiedź Natalii Jabłońskiej. Przypomnę, której już nie ma na listach Konfederacji. Tak jest. No dobrze, a jak pan się odniesie do Dobromira Sośnierza? Dlaczego Natalii Jabłońskiej już nie ma, a Dobromir Sośnierz już jest? Jeszcze jest. Dobromir Sośnierz jest mistrzem logiki, natomiast w tej sprawie nie jest mistrzem empatii. My jako Polacy jesteśmy narodem, który ma chyba najwięcej psów na obywatela w Europie i kochamy psy. Natomiast jest to sprawa kulturowa, no nie wszędzie tak jest na świecie i z logicznego punktu widzenia patrząc, Dobromir Sośnierz pewnie ma rację. Z politycznego punktu widzenia mówienie takich rzeczy nie służy nam w kampanii. Myślę, że i Dobromir Sośnierz wszyscy to rozumiem. Ale teraz ja dobrze słyszałem, że Dobromir Sośnierz ma rację, tak? Z logicznego punktu widzenia. No z logicznego punktu widzenia sytuacja jest taka, panie redaktorze, że w różnych państwach na świecie różne są przepisy regulujące to, jak traktujemy różne zwierzęta. Tak? No ale psów chyba nie, prawda? No bo nawet potrafi pan wymienić taki kraj? Gdzie jest to dozwolone? Potrafię, ale nie chciałbym się wdawać w tę dyskusję, panie redaktorze. Wciąga mnie pan na grząski grunt i ja nie chcę na ten grunt Nie, wie pan co, bo mnie zastanawiają ci kandydaci Konfederacji. Natomiast proszę zaprosić prawników albo ekspertów, to panu będą wymieniać różne kraje i różne regulacje. Kolejny kandydat Konfederacji, Tomasz Stala, to jedynka. Tak, w Częstochowie. Ma wydawnictwo.
No. Wydaje książki między innymi ponad takie. 200 książek wydał. Tak, ale między innymi również taką z cytatami z Adolfa Hitlera. Tak jest. Uważa pan, że to w porządku kandydat? No myślę, że to jest książka bardzo ciekawa. Ja w ogóle polecam zapoznanie się z nią każdemu, bo ona pokazuje, że Hitler miał niezwykle podobne poglądy jak współczesna lewica. Tak, w kwestiach ekologicznych, w kwestiach ustroju społecznego, w kwestiach budowania polityk publicznych. To jest książka absolutnie krytyczna. Jeżeli ktoś z mediów przypisuje, że to jest książka, która jest tam coś... aparat krytyczny w tej książce? Widział ją pan? Ja tej książki nie czytałem, natomiast opieram się na tym, co wiem od autora, że ona jest opatrzona wstępem krytycznym i generalnie to jest książka wymierzona w lewicę. I to nie jest jedyna taka książka na rynku. Jest wiele książek, które pokazują, że jest bardzo wiele analogii pomiędzy narodowym socjalizmem a programem współczesnej lewicy. A widział one są pan po koszulki? Prostu dosyć do siebie podobne. A widział pan koszulki, które sprzedaje w swoim wydawnictwie pan Tomasz Stala? Pewnie jedne widziałem, inne nie. Nie wiem, jaką pan ma na myśli. No na chwili. Przykład koszulkę, w której mam małe dziecko i jest napis antysemityzm wyssany z mlekiem matki. No to myślę, że to jest kpina po prostu z oskarżeń Polaków o antysemityzm. Myślę, że wszyscy mamy dość już tych oskarżeń. Dużo jest takich kontrowersyjnych osób na listach Konfederacji. To wam na tym zależy? Konfederacja to nie są ciepłe kluski, ani rurki z kremem. To jest partia, która ma zamiar ten system polityczny zmienić. A co pan nazywa? Bo to jest ciekawe, bo pan nazywa... I my nie mamy u siebie ludzi śliskich, poprawnych politycznie, tylko mamy ludzi, którzy mają wyraziste poglądy. To jest nasza zaleta, a nie wada. Ale wyraziste poglądy nie zawsze muszą oznaczać jakieś poglądy, które się ocierają antysemityzm, prawda? Nie promujemy poglądów antysemickich, natomiast na pewno nie damy sobie narzucić poprawności politycznej. A homofobiczne? Wie pan co, dla mnie ten termin to jest termin ze słownika lewicy. Ja uważam, że oni próbują stygmatyzować każdego, kto ma konserwatywne poglądy. W ogóle sam termin fobia, on nawiązuje przecież do jakichś zaburzeń psychologicznych. W sensie psychologicznym nie ma czegoś takiego jak homofobia. W sensie ideologicznym to jest wymysł lewicy na to, żeby stygmatyzować każdego, kto ma konserwatywne poglądy. Homofobia to jest taki, między innymi taki pogląd, który kwestionuje prawa osób homoseksualnych do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie. Pan by się pod tym podpisał? My popieramy, żeby każdy miał pełne prawa funkcjonowania w społeczeństwie. Ale powiedzmy... A jeszcze raz podkreślę, że termin, którego pan używa, jest ze słownika lewic. Dobrze, ale zastanawiam się, z jakiego słownika są słowa z nowego porządku. Podobnie jak na przykład termin islamofobia, prawda? Żebyśmy nie mogli polemizować z niektórymi pomysłami szariatu. Jednoznaczne wykluczenie prawnego uprzywilejowania jakichkolwiek innych związków partnerskich, konkubinatów homoseksualnych. To jest pański program. Tak, Konfederacji. Tak. Nie jesteśmy za tworzeniem nowych osób prawnych. I uważa pan, że nie powinny mieć jakichkolwiek równych praw, związki partnerskie, obywatele powinni mieć równe prawa, natomiast nie powinniśmy tworzyć żadnych kopii małżeństwa, bo małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Prawo rodzinne jest w Polsce i w Europie ułożone. Ono jest ułożone od czasów rzymskich aż do dziś. Jest obudowane bardzo jakby rozbudowaną doktryną i generalnie prawo rodzinne służy rodzinom. Natomiast jeżeli ktoś chce tworzyć jakieś inne układy, To jak pan mówi tak o ugrupowaniu, które promuje równe prawa, a jednocześnie równe odbiera... prawa dla obywateli. Ale jeżeli odbiera je pan jednocześnie osobom... Ja nikomu nic nie odbieram, proszę mi tego nie sugerować. Dobrze, ale mówi pan, że osoby homoseksualne nie mogą mieć prawa do związków partnerskich, prawda, które będą miały ależ takie mają, same... mogą takie sobie same, być w dowolnych związkach, natomiast będą my nie jesteśmy takie same prawa instytucjonalizowania tego. Instytucjonalizowania, czyli takiego związku. Co więcej, prawie nikt w Polsce nie jest. W sensie żadna partia tego oficjalnie nie natomiast podbiera. Ja pytam tylko o Konfederację. Natomiast pytanie jest takie, dlaczego osoby homoseksualne nie mogą mieć prawa do tego, żeby żyć w związkach partnerskich i mieć takie same prawa jak ludzie w związkach małżeńskich? Jeszcze raz podkreślę, że każdy może żyć w takim związku, w jakim chce i ma takie ale prawo. Ale praw nie będzie miał takich samych według Konfederacji. Natomiast nie ma żadnego powodu, żeby parom, które nie są rodziną, przyznawać przywileje właściwe rodzinom. Rodziny są wyróżnione w systemie prawnym. Prawo rodzinne nie przypadkiem nazywa się prawem rodzinnym, a nie prawem o związkach takich owakich. Czyli związek homoseksualny nie jest rodziną? No nie jest. Pana zdaniem. No nie moim zdaniem. To jest wykładnia prawna i językowa. Czyja? I to jest kilka tysięcy lat tradycji europejskich, panie redaktorze. Nie, zaraz. Do jakich tysięcy pan się odnosi? No od czasów rzymskich do dziś. Jest kontynuacja. I tam jest napisane, że rodzina, i w prawie rzymskim jest gdziekolwiek napisane, ciągle, że rodzina to jest tylko rodzina? Tak, ciągle na studiach. Niech mi pan pokaże, ciekaw jestem bardzo. Niech mi pan pokaże jakiś paragraf. Zachęcam do zaproszenia wykładowców prawa, którzy uczą studentów prawa rzymskiego i pokazują kontynuację pomiędzy instytucjami prawnymi od czasów rzymskich do dziś. Z niecierpliwością nie mogę się doczekać, jak pan mi pokaże, że w prawie rzymskim jest napisane, że rodzina to jest kobieta i mężczyzna. Jestem naprawdę tego bardzo ciekaw. Źródło słowu termin rodzina wiąże się
się ze słowem rodzić, czyli tam, gdzie rodzą się dzieci. To z polskim języku, jak pan wie, oczywiście, prawda? No oczywiście, no, tak. Jesteśmy w Natomiast Polsce. A propos jeszcze... Natomiast podkreślę, że dla Konfederacji wchodzenie w taką, powiedziałbym, wojnę ideologiczną na te tematy nie jest w tej chwili pierwszoplanowym priorytetem i raczej postrzegam jako siłę ofensywną ideologicznie lewicę. Właśnie o to lewica chciałem zapytać. Bardzo aktywnie próbuje narzucić poprawność polityczną, a my po prostu nie mamy zamiaru dać sobie tego narzucić. Uważamy, że ludzie o konserwatywnych poglądach nie powinni dać się szantażować żadnymi takimi tekstami typu homofobia. Czy uważa pan, że wyborcy powinni wiedzieć, jakie poglądy ma Konfederacja dotyczące światopoglądów? Oczywiście, dlatego o tym rozmawiamy. To dlaczego nie Gdybym ma tego uważał, że nie chcemy o tym rozmawiać, to bym o tym nie mówił. A dlaczego tego nie ma w najnowszym programie Konfederacji? Dlatego, że to nie jest nasz plan na najbliższą kadencję Sejmu. Najważniejszą kwestią, którą chcemy zrobić w najbliższej kadencji Sejmu, jest powstrzymanie niekorzystnych regulacji prawnych i gospodarczych dla Polaków. I nie prosty przykład. Rząd PiSu dogadał pakiet Fit for 55 w Unii Europejskiej, który zniszczy i już niszczy nasze życie gospodarcze. Platforma, Lewica, PSL to popierają, Polakom się nic na ten temat nie mówi. Czy wie pan redaktor, że już za 3 lata wszystkie budynki publiczne w Polsce mają być zeroemisyjne i nikt na to nie przewiduje żadnych środków? A pan uważa, że kryzys klimatyczny nam nie zagraża? Ja uważam, że sformułowanie kryzys klimatyczny jest wymysłem lewicy. Czyli nie ma czegoś takiego jak ocieplenie klimatu? Są zmiany klimatu, klimatolodzy się spierają, z czego one wynikają, natomiast mówienie o kryzysie jest daleko idącą przesadą. Nie, ale wie pan, mówienie o tym, że klimatolodzy się wspierają, to znaczy stawia pan dwa stanowiska obok siebie. Nie ma sporu co do tego, że jest... Tam są dziesiątki stanowisk. Nie ma sporu co do tego, że następuje ocieplenie klimatu. Zdaje się, że klimatolodzy zaczęli używać zamiast terminu ocieplenie od kilku lat, używają terminu zmiana klimatyczna. No tak, no bo oczywiście. Bo... Dlatego, że ten klimat zmienia się w różny sposób w różnych miejscach. No, i uważa pan, że z tego powodu nie powinniśmy nic robić? Tak, nie powiedziałem. Powiedziałem tylko, że mówienie o kryzysie jest frazesem lewicowym, dlatego że lewica wprowadza swoich sympatyków, szczególnie młodzież, w rodzaj histerii, posuwa ich do działań nielegalnych, takich jak blokowanie dróg, samookaleczenia, czyli z naszym środowiskiem się niszczenie dzieł sztuki w muzeach, przyklejanie się do jezdni i to jest aberracja. Natomiast my oczywiście powinniśmy dbać o ekologię, powinniśmy dbać o to, żeby nasza gospodarka nie niszczyła przyrody w szerokim sensie. Moim zdaniem największym wyzwaniem w Polsce jest na przykład nielegalne wylewanie ścieków do wód gruntowych czy do rzek. To jest moim zdaniem pierwszoplanowy problem, a nie emisje dwutlenku węgla. Na świecie zużycie węgla rośnie, czy nam się to podoba, czy nie. Rośnie w Unii Europejskiej u naszych sąsiadów, na przykład u Niemców. Polityka tak zwana klimatyczna nie ma żadnego dowodu na to, że na razie przyniosła jakikolwiek skutek. Natomiast jest pewne, że ceny prądu w Polsce wzrosły w ciągu ostatnich 20 lat trzykrotnie, a tylko od 19 roku o 62%. Aha. I to jest następstwo tak zwanej polityki klimatycznej. Panie redaktorze, proszę pokazać mi pozytywną korelację pomiędzy tym, że Polakom cena prądu wzrosła o 62%, a choćby nawet emisją dwutlenku węgla do atmosfery. Nie ma tej korelacji. Niestety, czy nam się to podoba, czy nie. A propos my jesteśmy prądu, za tym, żeby prowadzić pan? Politykę opartą na pewnym racjonalnym planie, a nie na lewicowych ideologiach, a wszystkie inne partie to popierają. I dlatego w naszym programie są te kwestie. Na pierwszym rozdziale jest rozdział unijny, bo tu widzimy zagrożenia. Natomiast te kwestie pozwoli, wcześniejsze... Mogę się bić, czy... Tak. No to tłumaczę fajnie. Tylko, co Jasne. Akcentujemy i dlaczego. Natomiast chciałem pana zapytać a propos tego prądu. Jak chcecie to zrobić, żeby był zerowy VAT na prąd? Zerowy VAT na prąd. Tak. To jest w państwa programie, tak. No należy po prostu zmienić przepisy prawa. A wie pan, że to trzeba uzgodnić z Unią Europejską? Panie redaktorze, Unia to teraz chce, żebyśmy już wszystko z nią uzgadniali i my musimy znaleźć w tym jakąś miarę. I czyli nie będziemy w ogóle uzgodniać podatku? Wyjść z systemu ETS, bo w tej chwili duża część kosztu ciepła i prądu to jest system ETS. Jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, nikt Polakom nie mówił, że będą płacić kilka razy więcej za prąd, bo Unia wymyśli handel jakimiś wirtualnymi certyfikatami, które będą przedmiotem spekulacji. Nie, Unia się zgodzi na minimalną nikt nie stawkę mówił o dyrektywie VAT-u. Budynkowej. Jeśli chodzi o wszystkie prąd. Budynki w Polsce mają być poddane modernizacji. Ale to chodzi o ochronę planety, wie pan, czy nie? Nie, panie redaktorze, tu nie chodzi o ochronę planety, bo jeżeli pan popatrzy na tą logikę z emisją CO2, to zmodernizowanie wszystkich budynków w Polsce, proszę się zastanowić przez moment, wygeneruje więcej dwutlenku węgla, czy mniej? No oczywiście, że więcej. Zastanawiam się, jak pan chce zmienić stawki VAT-owskie bez konsultacji z Unią Europejską. No oczywiście, że będziemy musieli się konsultować i będziemy musieli z nimi negocjować w każdej prawie sprawie. Teraz zastosuję taki, wie pan... Natomiast jeżeli pan redaktor szuka naszych propozycji zgodnych z prawem unijnym, to dam bardzo prosty przykład. To my w zeszłym roku zdemaskowaliśmy rząd i całą resztę tych hipokrytów z opozycji, którzy usprawiedliwiali Unią Europejską podniesienie stawek VAT na ciepło, gaz i prąd do 23%, gdzie pokazaliśmy przykłady, że w wielu państwach Unii Europejskiej one pozostają obniżone, że nie jest prawdą, że list z Komisji Europejskiej spowodował to, że rząd musi wrócić do 23% i że mógłby to ustanowić albo na 0, albo na 5%. Panie przewodniczący, teraz i to my to pierwsi powiedzieliśmy. Tutaj w tym studiu. Sławomir Mentzen.
kontra Ryszard Petru. Teraz skorzystam, copyright Ryszard Petru. Gdyby, gdyby, tak. Dzisiaj było referendum. Wobec takiej Unii, o jakiej pan mówi, o jakiej, jaką ja znam. To już od razu panu odpowiadam. Jestem przeciwnikiem odpowiadania na pytanie, co by było, gdyby było, bo to nie jest rozmowa o realnych problemach Polaków. No zaraz, zaraz, ale sam jest, pan program, każdy program polityczny, każdy program polityczny, również Konfederacji, to jest opowiadanie o tym, co by było, gdyby. Nie, to jest mówienie, co my chcemy zrobić. No teraz, tak, jeżeli pan czyli pyta, co będzie, my chcemy zrobić, to my nie proponujemy rozpisywania referendum. A dlaczego pan się boi tego odpowiedzi? Nie boję się. No to niech pan odpowie. Odpowiadam. Nie jesteśmy zwolennikami rozpisywania referendum w tej sprawie. Ale jakby pan, jakby pan zagłosował, czy byłby pan w tej Unii, czy nie? Jest to bez znaczenia, bo 90% Polaków no popiera członkostwo. No dobrze, ale bez znaczenia to znaczy... I dlatego też uważam, że w ogóle wprowadzanie tego systemu zamiast tego tematu jest bez sensu, w tym sensie, że nie będzie się w następnej kadencji Sejmu taka kwestia decydowała, natomiast będzie się decydował na przykład podniesienie kosztów w polskim rolnictwie w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Dalsze komplikowanie produkcji czyli rolnej. Ucieka pan od tego od tej uciekam odpowiedzi. Do realnych problemów. Ale uważa pan, że to nie jest realny program? Czy Polacy będą w Unii Europejskiej, czy nie? Nie, to nie jest realny problem. Nie ma takiego tematu na stole. Ale przecież jest... Ja pytam tylko pana o pańskie poglądy. Dlaczego pan nie chce ich wyrazić i opowiedzieć słuchaczom? To jest brak szacunku dlatego, trochę że, nie, to nie jest brak szacunku. To jest zrozumienie strategii politycznej naszych przeciwników. Nasi przeciwnicy chcieliby, żebyśmy byli jako Konfederacja niezdolni do pozyskiwania głosów Polaków, którzy są zwolennikami obecności Polskiej w Unii Europejskiej, a my mamy zamiar dobrze reprezentować w polityce i tych, którzy głosowali w referendum przeciwko przystąpienia i tych, którzy głosowali za przystąpieniem i teraz tak, żeby tak zagłosowali. A oprócz tego, kogo pan będzie reprezentował, jak Krzysztof Bosak myśli na ten temat? Ja byłem w trakcie referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej przeciw temu. W tej chwili widzę korzyści gospodarcze i widzę bardzo duże też straty i problemy gospodarcze, wynikające właśnie z polityki tak zwanej klimatyczno-energetycznej, czy z pakietów mobilności, czy z polityki rolnej Unii Europejskiej. Zaczynają się problemy z polityką migracyjną Unii Europejskiej, z nacisków ideologicznych. Tak czy nie? Więc w tej chwili uważam, że musimy korzyści gospodarcze utrzymać, straty gospodarcze i polityczne minimalizować. Tak czy nie? Ale tak czy nie co? Zostajemy w Unii, czy wychodzimy Zostajemy. Z Unii? Zostajemy, ponieważ nie mamy na ten temat żadnej dyskusji, żadnego wyboru, żadnego pola manewru. I tak by pan zagłosował? Nie będzie żadnego referendum, więc pańskie pytanie jest bezprzedmiotowe, panie redaktorze. Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, współprzewodniczący tego ugrupowania, był gościem RMF24 i RMF FM. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.